80. rocznica kary śmierci dla Polaków za ukrywanie Żydów, 80 lat temu Niemcy wprowadzili karę śmierci dla Polaków za ukrywanie Żydów, wzmocnienie niemieckiego terroru. 15 października 1941 rok. Na części okupowanych przez Niemców polskich terytoriów weszło w życie prawo karzące śmiercią Żydów opuszczających teren getta oraz ukrywających ich Polaków. Rozporządzenie miało wzmocnić niemiecki terror wobec Żydów. Był to też pierwszy krok do wprowadzonego później prawodawstwa karzącego śmiercią Polaków za jakąkolwiek pomoc Żydom, mówi pap historyk, profesor Bogdan musiał. Podpisane przez generalnego gubernatora Hansa Franka 80 lat temu rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. Niemieckie sądy specjalne miały nakładać karę śmierci na wszystkich Żydów. Którzy, bez upoważnienia opuszczą wyznaczoną im dzielnicę, oraz osoby, które takim Żydom świadomie dają kryjówkę. Taka sama kara miała grozić podżegaczom i pomocnikom takich osób. Żyjący w gettach Żydzi byli głodzeni przez niemieckiego okupanta i starali się zdobyć pożywienie poza granicami zamkniętych dzielnic. To było masowe zjawisko. Niemcy wprowadzili to rozporządzenie, by je ukrócić. Tłumaczy musiał zaznacza, że obowiązujące już wówczas, wprowadzone przez okupanta wcześniej kary grożące za wychodzenie z getta, takie jak więzienie czy grzywna, nie odstraszały Żydów, którzy wiedzieli, że jeżeli pozostaną w zamkniętej dzielnicy, czeka ich śmierć głodowa. Niemcy już w 1939 rok Rozpoczęli przesiedlanie Żydów do wyznaczonych dzielnic okupowanych polskich miast i wprowadzali wobec nich kolejne restrykcje, co było wstępem do Holokaustu, jak opisuje historyk w 1941 rok. Sytuacja była najgorsza w stłoczonym i oddzielonym od pozostałych części miasta murem warszawskim getcie Aż tak tragiczne nie było położenie Żydów w mniejszych prowincjonalnych gettach, którzy w ograniczonym zakresie mogli prowadzić handel czy wymianę usług z okoliczną ludnością polską musiał zauważać, że teoretyczny zapis o konieczności wyroku sądu specjalnego w przypadku Żydów został niemal natychmiast zastąpiony mniej lub bardziej oficjalnymi instrukcjami dla niemieckiej policji i żandarmerii i pozwalającymi tym formacjom zabijać na miejscu wszystkich Żydów zatrzymanych poza terenem getta. Rozporządzenie Franka z 15 października 1941 rok Początkowo nie wpłynęło bezpośrednio na Polaków. Według zapisów tego dokumentu kara śmierci groziła za ukrywanie Żydów, ale nie na przykład za handlowanie z nimi czy inną formę pomocy, wyjaśnia badacz. Uzupełnia, że rozporządzenie to na początku było rzadko stosowane wobec Polaków. Dopiero nieco później, gdy zaczęły się masowe ucieczki z Get, a Polacy masowo pomagali Żydom, Niemcy uznali, że trzeba zaostrzyć prawo również wobec Polaków, zaznacza historyk. Już w listopadzie 1941 roku gubernator dystryktu warszawskiego generalnej guberni wydał rozporządzenie zaostrzające to sformułowane przez Franka miesiąc wcześniej, dodaje. Musiał podkreśla, że z perspektywy pomagających Żydom Polaków najważniejszym dokumentem było datowane na 28 października 1942 rok. Rozporządzenie dowódcy SS i policji na terenie generalnego gubernatorstwa Wilhelma Kruegera. W obowiązującym najpierw w dystrykcie warszawskim i lubelskim, a od 10 listopada na terenie całego GG dekrecie jasno zapisano, że kara śmierci grozi wszystkim Polakom, którzy w jakikolwiek sposób pomogli Żydom lub nie poinformowali władz o takich przypadkach oraz ich pomocnikom. Rozporządzenie z 15 października 1941 rok. Było więc tylko punktem wyjścia, po roku oficjalnie przyjęto prawodawstwo. Które stawiało pomagających Żydom Polaków w sytuacji zakładników, pod karą śmierci zostali zobowiązani do denuncjowania Żydów, niebezpieczeństwo groziło również ich rodzinom, sąsiadom, czasem całym wsiom, akcentuje historyk. Tak surowe prawo wobec osób pomagających Żydom obowiązywało tylko na terenie generalnego gubernatorstwa, takich rozporządzeń nie było w okupowanych przez Niemców w państwach Europy Zachodniej, przypomina musiał. Precyzuje, że podobne rozporządzenia, ale bazujące na dekrecie Kruegera z 1942 rok. Wprowadzano niekiedy na nienależących do GG ziemiach polskich, na przykład na Białostocczyźnie. Profesor Bogdan Musiał zajmuje się historią XX wieku, na stałe mieszka w Niemczech, pracował zarówno w polskich, jak i niemieckich uczelniach i instytucjach naukowych. Profesor Bogdan Musiał jest autorem książki "Kto dopomoże Żydowi", która przybliża losy Żydów w okupowanej przez Niemców Polsce i zawiera liczne dokumenty źródłowe.